podróżach Roberta zapraszam do Pszczyny, do zamku położonego na 156-hektarowej działce parku, który otacza go i jest bardzo blisko centrum. Wspaniała rezydencja, jedna z dwóch, w których mieszkała księżniczka Daisy, jedna właśnie tu w Pszczynie, druga w Książu. Dzisiaj taka krótka, szybka wycieczka do Pszczyny. Zobaczyłem na YouTubie, że warto tutaj przyjechać. No i jesteśmy. To jest godzinka od Krakowa, niedaleko. A wyglądało bardzo ładnie ten zameczek, pałac. Zobaczymy go w środku za chwileczkę. Mam nadzieję, że zdążymy. Otwarty jest do 16 tylko. Bardzo ładnie wygląda z zewnątrz ten pałac. Zamek. Bardzo ładny. Żałuję, że tu nie byliśmy wcześniej. Ogród bardzo ładny też. Sfilmuję go, jak wyjdziemy, bo chcę zdążyć przed zamknięciem oglądać to muzeum od środka. Główne wejście. Bardzo reprezentacyjne. Lampy super. A gdzie tą książkę mogę kupić? Wchodzimy do szatni i zaczynamy zwiedzanie zameczku. Zaraz przy wejściu poczekalnia i ławki, na których czekali oficerowie na audiencję u księcia. O, widać, że ktoś lubiał tutaj polować. Korytarz myśliwski z dawnych czasów. Nie tylko trofea, ale też jedzenie. Przepiękne wejście, robi wrażenie. I schody, po których księżna albo królowa może schodzić. Zaprojektowane przez francuskiego architekta, który nawiązywał do schodów królowej z Wersalu. Piękna, porządna lampa. Ogromne 7,5-metrowe okna ze złotymi klamkami. I poczekalnia. Fajnie, że nie ma dużo ludzi. To możemy sobie zwiedzić spokojnie i pofilmować. Jeszcze raz rzut oka na klatkę schodową i na schody wykute z piaskowca żółtego, podobnie jak płyty, które są zamontowane na ścianach. Ta ładna czerwona kurtyna jest zabezpieczeniem przed przeciągami, które w takich budynkach często są przy tak dużych pomieszczeniach. Ten sufit w stylu francuskim, dach. Przepięknie wykonany. Dziwiamy czasami francuskie pałace, zamki, a w Polsce nie mamy się czego powstydzić. No i nawet arrasy na ścianach. Co najmniej jak na Wawelu. To gobelin z XVII wieku. Schody są takie ciekawe, bo dosyć długie, wygodne, niewysokie. Rzeźba przedstawiająca znalezienie Mojżesza. Wejście jak do teatru za taką kurtyną. Że też tutaj jeszcze nie byłem. Tak niedaleko Krakowa, a coś pięknego, naprawdę. Czasami te rezydencje są bardziej ukazałe niż zamki królewskie. Portret cesarza Wilhelma II.
najładniejsze to wejście. Jak to dobrze oglądać czasami YouTube'a i patrzeć, co warto zwiedzić. Bo ten pomysł to właśnie na dzisiejszą niedzielę to przyszedł z YouTube'a. Żeby zwiedzić zamek w Pszczynie. Wiele razy jechaliśmy na wakacje czy na ferie koło Pszczyny. Były fajne znaki informujące, że jest zamek, ale jakoś nigdy nie było okazji. Aż w końcu dzisiaj, po wielu latach, się nadarzyła. Tu jest fajne, tajne wejście. Teraz oczywiście dorobiona jest klamka, ale kiedyś, przypuszczam, klamki nie było i można było przejść tajnym wejściem do komnaty. To przedpokój, a w przedpokoju broń. W szafach zamknięta, myśliwska. I korzystała służba z tych drzwi tajnych. Sypialnia księcia. To łóżko takie dla księcia, to takie malutkie. Ale za to toaleta fajna. Książę był oficerem pruskim, więc wszystko było takie ascetyczne, surowe. Przepiękny kominek. Właściwie to jakiś olbrzymi komin, nie kominek. To pomieszczenie koło sypialni do gabinet księcia, gdzie pracował on, a potem jego syn. A koło okna tajne przejście na dół do sal cesarza, który mieszkał na parterze. Przedpokój myśliwski. Trudno się nie domyślić, że myśliwski. Tyle trofeów, co tu mamy. Zamek w Pszczynie, dzięki swoim okolicznym lasom bogatych w zwierzynę, był traktowany właśnie jako zamek myśliwski. To chyba najładniej położony salon, ponieważ okna wychodzą na dwie strony parku i można tutaj podziwiać ten przepiękny park i przyrodę. Salon narożny. No nie trudno się domyślić. Hochbergowie nie przywiązywali wagi do książek, do biblioteki, ponieważ mieli olbrzymią bibliotekę w Książu i w drugim zamku, gdzie było ponad 30 tysięcy tomów. Tuż koło biblioteki najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie, salon wielki. Meble zachowane w 80% oryginały i tutaj wszystko urządzone tak, jak było pod koniec XIX wieku. I salon wielki, znajdujący się, był miejscem oficjalnych przyjęć gości. Tak zwany salon muzyczny. Następny salonik fajny. Ten pałac nie odbiega bogactwem od Zamku Królewskiego. Salon zielony. Od 1907 roku ta sypialnia służyła gościom. Wcześniej była to sypialnia żony księcia. Jaki ładny szesląg. No w końcu jakieś łóżko solidne. Bo tamto łóżko, ja powiem, łóżko właściciela księcia, czyli księcia, było o wiele gorsze niż łóżko dla gości. Prawdziwa łazienka. Łazienka, toaleta, pokój kąpielowy, bym powiedział. Naprawdę z wanną, ze wszystkimi wygodami.
pokój siostry księcia. Przepiękna sala balowa, nie balowa, tylko koncertowa. 80% sprzętów jest oryginalnych, z początku XX wieku zachowanych. Nic tu nie było zniszczone. Księżna Daisy kursowała między tym zamkiem w Pszczynie, a zamkiem w Książu. Dawniej sala ta pełniła rolę jadalni z wielkim stołem, 30 krzesłami i 30 osobami do obsługi tych gości. Lustra o powierzchni 14 metrów kwadratowych były przywiezione z Paryża, za fortepianem bufet z marmuru. Sufit przedstawia cztery pory roku. Sala lustrzana. Dobra, idziemy na drugie piętro. Tutaj w odróżnieniu od drugiego zamku w Książu, w którym mieszkała księżna Daisy, tutaj i w Książu, czyli Pszczyna i Książ, to były dwa zamki, w którym mieszkała. 80% wyposażenia jest oryginalnego. W Książu jednak była duża część zarabowana. Pokój myśliwski, żubr i portret cesarza Wilhelma II. Oczywiście tam, gdzie myśliwstwo, to też i broń myśliwska w zamkniętej szafie. Teraz będzie okazja zobaczyć jeszcze salę lustrzaną z balkoników. Jeszcze raz widok na salę. No to jest moja chyba ulubiona sala. Przepiękna. Okna mają 7,5 metra wysokości. Sala gier. No i jakieś malutkie, nietypowe bilardy. Jesteśmy teraz w dodatkowych komnatach, za które trzeba dodatkowo płacić. To jest salon gier. Warto od razu kupić bilet na wszystkie możliwe atrakcje, czyli dodatkowe wystawy i zbrojownie, ponieważ potem człowiek musi wracać i jeszcze raz przechodzić przez te komnaty i zbaczać na komnaty, które są tylko za dodatkowymi biletami. A warto je zobaczyć. Rzutnik do wyświetlania przeźroczy. No i tutaj bajki dla dzieci. Albo inne opowieści fajne. Sala księcia Józefa Poniatowskiego nawiązuje aranżacją do jego pokoju. Dochodzimy do końca korytarza. Jest jeszcze poddasze, trzecie piętro. No ale tu jest zamknięte. Jakimś tajnym przejściem tylnym schodzimy. Może to przejście dla służby? Może nie. Jeszcze dużo rzeczy nie wiem o tym zamku. Na parterze sypialnia cesarzowej. Jednak łóżko było o wiele wygodniejsze niż księcia. Przepiękne, 2 metry na 2 metry pewnie. Wchodzimy do pokoju narad, gdzie cesarz Wilhelm II, który mieszkał na parterze, podejmował tutaj ze swoimi marszałkami, generałami ważne decyzje wojskowe podczas I wojny światowej. Salon dębowy w czasie I wojny światowej pełni funkcję pokoju narad. Decyzje militarne i polityczne tutaj podejmowano. Cesarz Wilhelm II podczas I wojny światowej wynajmował cały parter
w zamku w Pszczynie i tutaj pracował. Gabinet cesarza. To już drugi. Nie, tam był księcia. I wyjaśniło się, tutaj był gabinet cesarza w I wojnie światowej, a w II wojnie światowej w zamku był szpital. Garderoba cesarza. Cesarz Wilhelm II tutaj podczas I wojny światowej urzędował na parterze. Można powiedzieć, wynajmował sobie to. Ten zamek. Sypialnia cesarza. No, cesarz już nie musiał być taki nie dbał o to, żeby to wszystko było surowe. Nie był oficerem wojska pruskiego, więc mógł pozwolić sobie na luksus. Tajne przejście z sypialni cesarza. Tutaj prace w trzech wnętrzach zostały przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec finansowane. No nic, to był ich teren, więc chcieli to, żeby ładnie wyglądało. Jesteśmy w zbrojowni i rzut oka na miecze półtora ręczne. Oj. A tu jest miecz dwuręczny. Części rycerskiej zbroi płytowej i hełm zamknięty. Oj, tu jest potężna zbroja. Pełna płytowa zbroja rycerska. Około 1520 roku. Potężna. Puginał, tak zwany lewak. Pałeż waloński. Pistolet z zamkiem kulowym w XVII wieku. Kusze. No, broń, która przebijała pancerze. Ale przepięknie wykonane i zdobione. Ale mechanizm piękny, korbowy. Nakręcana. Musiała być potężna siła, żeby coś takiego naciągnąć normalnie. Kapiszonowe i prochowe. To wszystko myśliwskie szczelby. A tu karabiny skałkowe. Francja. Bagnety tulejowe, Austria, Francja, Rosja. Tasaki piechoty i artylerii z Austrii i Prus. Szable. A tutaj co to za lufa? Co to za granatnik? Lance kawaleryjskie. O, mamy też japońską zbroję z XIX wieku. Widzę, że nie tylko tutaj europejskie były. Miecze japońskie od góry. Takachi, katana, wakizashi. Też japońska zbroja, trochę inna, z maską na twarz i hełmem. Siodło z rzędem z Tunezji, XVIII wiek, kolczuga XVIII wiek z hełmem perskim i przy kolczuce szabla perska z XVIII wieku i szczelby skałkowe.
tureckie i bałkańskie. Zbroja perska, 4 lustra z hełmem. Kolczuga Kaukaz z hełmem perskim. Siodło wschodnie i szczelby turecko-bałkańskie. Tu już do czasów XX wieku się zbliżamy, bo to rok 1918. Szable i pistolety, no i karabiny. Miotacz min, 1916 rok, Włochy. Ciężki karabin maszynowy, włoski, firmy Fiat, 1916 rok. Siodło polskie, kawaleryjskie, 1925 rok. Szable kawaleryjskie, początek XX wieku. Sarkofagi, no ale przepięknie zdobione. Pistolety pojedynkowe i szable szermierskie. Dokupiliśmy dodatkowy bilet do zbrojowni i do miniatur. To są miniatury, portrety na miniaturach. To są bardzo małe obrazy. Dla porównania, tu mamy wielkość GoPro. Także można sobie zobaczyć, jakie to są małe obrazy malowane. Jak oni zrobili tak dokładne malunki na takich małych obrazkach? Ta zbroja, te twarze, tu dla porównania z mój palec. A tu zupełnie inne techniki. Nie malowane, ale grawerowane, albo też rzeźbione. Tutaj mieliśmy miniatury polskie, gablotka z płaskorzeźbami. A tutaj mamy miniatury rosyjskie i miniatury zaraz będą niemieckie. Zobaczymy, jak te rosyjskie wyglądały w XIX wieku. No i miniatury niemieckie. Miniatury wiedeńskie i czeskie tym razem. Miniatury francuskie i włoskie. Od razu widać, na czym się wzorowali artyści. Mona Lisa. No i miniatury angielskie. Czyli cała Europa robiła te miniaturki. Te Polski nie odbiegały niczym od innych krajów. Zwiedzamy to muzeum w Pszczynie dosyć długo, już ciemno jest i fajnie się lampa zaświeciła w tej sali lustrzanej. Na wystawę czasową, tutaj jest szczęka mamuta. No i sala z obrazami. Herkules dusi lwa. Ludwik XIV i jego rodzina, czyli Król Słońce we Francji. No i Wenecja prawie się nie zmieniła od tamtych czasów.
ciekawe techniczne urządzenia. Zamek do skrzyni, no i zamek do drzwi. Taki zamek to nie do sforsowania praktycznie. I tutaj mamy urządzenia domowe. Pralka, prasowalnica i odkurzacz. No to ciekawe. To fajnie by było zademonstrować. Do mielenia kawy. Ostrzałka do noży. I do ćwiczeń jest piecyk, koza, tak? Do grzania. Można kupić tańsze bilety i wtedy mamy tylko część sal, ale polecam kupić od razu bilet ze wszystkimi salami, zbrojownią, bo są dodatkowe sale, których normalnie nie można zwiedzić, a są bardzo ciekawe. Przechodzi się koło nich, ale nie można ich zobaczyć bez dodatkowego biletu. Mama Daisy i są Daisy, trzy obrazy księżnej Daisy. Jeszcze ostatni rzut oka na pałac w Pszczynie od strony ogrodów. Jeden z ładniejszych pałaców, jakie widzieliśmy. Zwłaszcza, że zachowały się wnętrza urządzone idealnie. W połączeniu z tym parkiem to idealne miejsce na mieszkanie. Naprawdę zasługuje na księcia i księżne. Wrażenia po zamku w Pszczynie. Wspaniały zamek. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Przypuszczam, że jeszcze przy okazji, jak będzie więcej czasu, to przyjedziemy jeszcze raz i zwiedzimy dokładniej, bo to było tak w miarę pobieżnie. Co prawda rodzinka się troszkę denerwowała, że tak długo patrzę, no ale było co oglądać i było co czytać. Zapraszam wszystkich do Pszczyny, chociaż nie jestem z Pszczyny, ale warto tutaj przyjechać. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.